W sprawie pijanego dwulatka z gminy Kamieńsk, który trafił do Byłchatowskiego Szpitala zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat. Jak się okazało w postępowaniu to klienci sklepu znajdującego się na terenie posesji rodziny chłopca. Mężczyźni mieli zawołać dziecko, wlać mu kieliszek wódki i kazać go wypić. Chłopiec miał spożyć w sumie trzy kieliszki alkoholu. Mężczyźni usłyszą zarzut rozpijania małoletniego oraz sprowadzenia na niego zagrożenia utraty życia lub zdrowia – za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.